Asia, to już 2 tygodnie, jak ostatnim razem rozmawialiśmy. No, szok. Bardzo długo, już dawno się należy nie zrobić update, ale dzisiaj jest bardzo fantastyczna okazja, bo to nie tylko nagrania Top Model, ale też przepiękny pokaz z przepięknym przesłaniem, żeby się badać regularnie. Skąd taki pomysł u Was? Skąd taki pomysł? Znaczy, to pomysł był już, jejku, to jest fundacja TVN tak naprawdę, co był ten pomysł, ale że pomysł, żeby pomieszać to z naszymi uczestnikami, z naszym programem, to bym powiedziała, że produkcja chyba, ale no niesamowite właśnie połączenie, że nasi uczestnicy, co wiesz, tak ciężko pracujemy cały sezon, żeby im super poszło i widzimy ich między takimi, wiesz, gwiazdami z różnej branży, to jest niesamowite. I jeszcze, wiesz, charytatywny pokaz mody w takim bardzo ważnym celu, to jest piękne, wiesz, piękni ludzie, piękne kreacje, że coś niesamowitego tak naprawdę, że wiesz, nie tutaj tylko ich jesteśmy tutaj, żeby zobaczyć naszych uczestników, których ciężko na tym pracowali, żeby do tego momentu dojść, ale też w takim bardzo ważnym klimacie. Przepiękna energia poszła w świat, ale tak jak powiedziałaś, tutaj byli nie tylko uczestnicy programu, ale też nasze polskie gwiazdy. Tak. Czy ty musiałaś im dawać jakieś rady, bo to jednak nie jest łatwe, żeby przejść. Państwo się może wydawać, że przejść w ciuchach po wybiegu to jest takie hop-siup. Zdecydowanie nie, a poszło im perfekcyjnie. Wiesz co, myślę, że bardziej Michał Piruk tutaj był backstage z naszymi uczestnikami i on pomaga, ale ja myślę, że wiesz, co odcinek my bardzo pracujemy nad tym i myślę, że oni to trzymają to w głowie i wiesz, już mieli dużo mieli pokazów w naszym programie, to myślę, że wiesz, takie pokazy też nam pokazują, czy oni są przygotowani na ten świat, bo tak naprawdę Fashion Week już niedaleko i czy wiesz, widać, kto jest przygotowany, czy nie, bo tak naprawdę jak my robimy swoje do programu pokaz mody, to jest troszkę inne, bo nie ma tej energii od wszystkich tutaj, co siedzą, oglądają, wiesz, audience i to też jest taki dobry, fajny teścik dla nas, zobaczyć, kto się naprawdę nadaje, a kto nie i też no, taki wspaniały cel charytatywny, to wiesz, takie best of both worlds tak naprawdę. Powiedzieć, pamiętajcie o profilaktyce, jest bardzo łatwo, ale już pójść do lekarza i badać się i pamiętać o tym, to jest trochę trudniejsze zadanie. Więc pytam po prostu wprost, czy ty się badasz regularnie? Tak, znaczy się badam, bo myślę, że to jest bardzo ważne i obojętnie wiesz, co robić w swoim życiu. Pieniądze nie kupią ci zdrowia. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo też często właśnie jak idziesz do lekarza i na przykład nie daj Boże, coś jest nie tak, jak złapiesz to wcześniej, no to masz szansę, żeby z tego wyjść. A jak się boisz, powiem, ja byłam w szoku, że właśnie problem jest właśnie, że dużo kobiet się boją, że nie chcą chodzić, bo wolą nie wiedzieć, ale no lepiej wiedzieć, bo możesz chociaż leczyć się, nie? I właśnie mam nadzieję, że ten właśnie dzisiejszy pokaz właśnie ten message przekaże i że kobiety będą dbać, bo wiesz, jest piękne kobiety, wiesz, piękny świat, piękne, wiesz, życie tak naprawdę i trzeba chodzić i się badać, bo no, można uratować sobie życie. Ale dużo osób się też boi, tak na przykład w moim środowisku, wśród moich bliskich, nigdy nie musiałaś ty namawiać mamę, żeby poszła do lekarza, czy siostrę? O, tak, często jest tak, że wiesz, znajomi blisko, że tak, ja tam coś mówię, idę do lekarza na badania, bo też mam Hashimoto, to tam co jakieś 3-4 miesiące muszę sprawdzać. I nieraz wiesz, mam tutaj moją koleżankę, no to musiałam, wiesz, na siłę, weź, tak, musisz iść. Uśmiecha się tam, tak, dobrze tak, zrobiłaś. Tak, no, wiesz, często jest tak, nieraz też mama byłaś już, ile już przeszło, a co nie byłaś, wiesz, się badać. No, bo, wiesz, bo wiem, że to jest najważniejsze. Ktoś może myśleć, że jejku, przesada, ale nie, to naprawdę jest ważne, żeby dbać o siebie, kochać siebie, to chodzisz i wiesz. Miłość do siebie trzeba tak, wyrażać dbaniem ale o siebie. Ale to jest bardzo duży taki, wiesz, jak kochasz siebie, no to idziesz i się badasz, no. Wiem, że przy twoim Hashimoto trzeba zwracać uwagę na dietę, bo o tym też już kiedyś rozmawialiśmy. Czy jakoś ta dolegliwość też wpływa na twoje codzienne życie w innych aspektach jego? Znaczy wiesz co, tak naprawdę wiem, że pewnie jakbym była na diecie, to może bym samo to tak się wyrównało. Tylko wiesz co, no to bym musiała, że naprawdę być, bym musiała, ja nie gotuję, to bym musiała mieć chyba szef, żeby codziennie mi przygotowywał, wiesz, special dietę, ale tak naprawdę no...
dbam jak mogę, jako chodzi to też raz dziennie biorę, wiesz, tabletkę na tarczycę, ale no myślę, że najważniejsze, żeby właśnie się, żeby tak właśnie sprawdzać co 3-4 miesiące, no i być świadomym. I być świadoma i wiesz, dbać ile mogę tak naprawdę, ale też no nie ma magicznego recepty, żeby to deszło. To wiem, że to też jest może genetyczne, nie wiem, bo tata, mama też mają, ale no da się z tym żyć, ale najważniejsze, powiesz, też problem tak jakby był, jakbym nie dbała i bym nie chodziła, bym się nie badała, bym nie wiedziała, że mam Hashimoto, to wiesz, włosy mogą wypadać, można się źle czuć czy przytyć i wiesz, różne są właśnie takie side effects, dlatego i dlatego też dzisiaj spotkaliśmy się po to, aby innym uświadamiać, że warto się badać. Na koniec zapytam Cię o Top Model, bo to już będzie 13. edycja. Niezwykła sprawa, ale z drugiej strony można sobie pomyśleć, że to jest już tak długi czas, że na pewno podczas trwania tych wszystkich nagrywek jakieś inne stacje mogłyby na przykład zaprosić Ciebie do współpracy i nie wierzę, że nigdy, czy Słoneczna Stacja Polska, czy Telewizja Polska nie miały dla Ciebie propozycji. Bywało i odmawiałaś, czy jak to jest? Nie będę komentować to. Nie mogę komentować, no. Tak, znaczy wiesz, no, co mogę Ci powiedzieć? Nie mogę komentować. Ale faktycznie jest tak, że Top Model to jest Twoje miejsce i na przykład jest Ci tutaj dobrze, czy Asia Kurpa chciałaby mieć jeszcze jakiś swój program, bo nadaje się do tak wielu rzeczy, co pokazałaś też choćby przy Misji Pies, czy innych programach, które pamiętam. Wiesz co, jakby był jakiś program, co tak naprawdę, bo muszę mieć pasję do tego, muszę naprawdę wiedzieć, że w tej roli się dobrze znajdę, bo tak naprawdę, żeby brać pierwsze lepsze, też były programy, które no, nie chciałam, powiedziałam, że do końca nie zrobię tej pracy, co mogę, wiesz, w całym Maro się czuję jak ryba w wodzie, bo tak naprawdę już tyle lat to robimy i to jest moje, tak, moja pasja, moje życie też, jak wiesz, jak patrzę, jak te uczestnicy sobie dają jak radę. Zmieniacie im życie. Tak, zmieniamy im życie i też ile tam coś robią po programem i to jest taka, wiesz, motywacja i to jest niesamowite. To jest piękne, tak. Ale były te propozycje, co nie chciałaś ich robić, czego na przykład odmówiłaś, co Ci nie leżało w serduchu? Wiesz co, ostatnio, wiesz, no, czekaj, żeby mnie skłamała Cię, co tutaj było, znaczy wiesz co, bardziej takie, no, reality show, okay. Że wiesz, miałam propozycję, żeby Krętkowe? Zrobić, nie, żeby robić swój, wiesz, reality show, jak moje życie wygląda, takie myślałam, codzienne. To byłaby pierwsza propozycja, którą byś przyjęła, dlaczego nie? Nie, wiesz co, bo teraz mam córeczkę, teraz mam, wiesz, to jest takie... Moje życie prywatne, wolę zostawić prywatne, bo ja wiem, że też bym nie mogła za bardzo pokazywać życia mojej prawdziwej jako matka, okay. Bo wiesz, to tak naprawdę ojciec by musiał jej się zgodzić. To wiecie, nawet w ten kierunek nawet nie ma tematu tak naprawdę, bo ja wiem, że do końca nie pokażę tego, co bym chciała i bym nie mogła pokazać. Jasne. To jest bez sensu, no, dlatego... żeby wiesz, udawać i jakieś scenki, co są nie authentic. Mhm. W takim razie zapraszamy na Top Model, 13. edycja, chyba już za chwilę, jeżeli Państwo widzicie nasz wywiad, to pewnie Top Model już w telewizji. Dzięki. Dzięki.